Witajcie, kochani moi. Znów olewamy harmonogram, listę i wszystko inne, czego miałam się trzymać, ponieważ natrafiłam na bardzo ciekawą sprawę, o której dużo myślałam, w wyniku czego powstał ten oto film. Proszę, żebyście zmusili się teraz do odrzucenia uprzedzeń oraz wyszli z bańki swoich ciepłych, przytulnych mieszkanek z mebelkami z Ikei, ponieważ odwiedzimy pewną rodzinę, zamieszkującą zachodnią część Virginii. Nie będziemy mówić stricte o internecie. Jedną nogą wyjdziemy poza obszar wirtualnej rzeczywistości. Niemniej jednak uznałam, że temat jest na tyle ważny, że warto go poruszyć. Pozwólcie więc, że przedstawię Wam rodzinę, która stoi na fundamentach kazirodztwa. Czym jest kazirodztwo, mówiłam przy omawianiu sprawy dotyczącej Onion Town, ale na potrzeby dzisiejszego topiku pozwólcie, że się powtórzę. Mianem inbreedingu określamy zachowanie polegające na spółkowaniu osób blisko ze sobą spokrewnionych. Zalicza się to do parafilii, a Carol Darwin był pierwszą osobą, która w naukowy sposób dowiodła, że skłonność ta może nieść za sobą opłakane skutki. Bowiem jednostki poczęte w wyniku kazirodztwa są bardziej podatne na choroby, mają zahamowany wzrost, zmniejszoną płodność oraz często wykazują różne dysfunkcje psychiczne. Skutki te są tym większe, im wyższy jest stopień pokrewieństwa genetycznego rodziców. Idealnie widać to na przykładzie ostatniego przedstawiciela rodu Habsburgów, Karola II Habsburga, który w wyniku wieloletniego chowu wsobnego był niedorozwinięty umysłowo oraz fizycznie. Jego szczęka była zdeformowana do tego stopnia, że ciągle się ślinił, miał trudności z jedzeniem oraz nie był w stanie opanować czytania. We dworze uważano, że padł ofiarą czarów i dlatego poddawano go egzorcyzmom. Wtedy nikt nie pomyślał, że taki stan rzeczy może być ściśle powiązany z obsesją na punkcie zachowania czystości krwi. Kojarzenie bliźniacze jest niebezpieczne głównie dlatego, że zwiększa ryzyko wystąpienia szkodliwych genów recesywnych, jakie będą ujawniać się u potomstwa. Różnorodność genetyczna jest nam potrzebna do przetrwania, dlatego wiele organizmów wykształciło naturalne mechanizmy mające hamować seksualne zainteresowanie innymi członkami tej samej rodziny i nazywamy je regułami epigenetycznymi. Uważa się na przykład, że zapach bielizny siostry jest nieatrakcyjny dla brata czy rodziców. To nie zmienia jednak faktu, że otaczamy się kazirodztwem na co dzień, a nawet uważamy je za piękne. Jeśli kiedykolwiek zachwycaliście się płaskimi pyszczkami mopsów, to musicie wiedzieć, że ta rasa uchodzi za jedną z najbardziej zdeformowanych na wskutek silnego inbredu. Psy te cierpią na szereg dolegliwości, które swoje źródło mają właśnie w genetyce. Pewnie słyszeliście słodkie charczenie mopsików. Jeśli tak, to prawdopodobnie wtedy były w trakcie duszenia się, gdyż ich czaszka została pozbawiona funkcjonalności. Przez krępą budowę i krótkie kończyny często codzienność jest dla nich ogromnym cierpieniem, gdyż ta nieproporcja powoduje bóle kostno-stawowe. W branży, że tak powiem, rozrywki cielesnej idea kazirodztwa jest dość popularna, ponieważ korzystając z otoczki tabu okalającej ten temat, zakazany owoc ma czynić takie filmy bardziej podniecającymi. Oczywiście nie możemy tego brać całkowicie na poważnie, ponieważ w przeważającej większości jedyne, co łączy tych ludzi, to wspólna praca. Ale ciekawym jest, jak u niektórych jednostek świadomość robienia czegoś społecznie nieakceptowalnego wzmaga podniecenie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat kazirodztwa z perspektywy naukowej, zapraszam do obejrzenia filmu Dawida z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Link zostawiam w opisie. Kiedy usłyszymy hasło rodzina kazirodcza, zazwyczaj przed oczami zobaczymy obrazek przerażających dziwaków z gór, zezowatych, bezzębnych, łapiących zagubionych turystów z zamiarem ich zjedzenia. Taki stan rzeczy utrzymuje się głównie dlatego, że ludzie mają tendencję do dodatkowego demonizowania rzeczy, których nie znają, bo rzeczywiście, na temat ludzi będących dzisiejszym obiektem analizy krążyły podobne plotki. W Odd, miejscowości leżącej w północnej Virginii, żyje klan, którego legenda krąży od lat wśród lokalnej społeczności. Swego czasu mówiło się, że ich dom stoi na poboczu rzadko uczęszczanej drogi, a każdy, kto odważy się tamtędy przejechać, ryzykuje życiem. Nastolatkowie w ramach pobudzenia adrenaliny mieli zaglądać tam od czasu do czasu, by obrzucać dom jajami lub drażnić mieszkańców.
Rodzina Whittakers uważana była za zdeformowanych w wyniku chowu wsobnego ludożerców, którzy biegają za samochodami, szczekając na przerażonych przejezdnych. Rzucali w auta kamieniami, a nawet własnym kałem. W skład rodziny ponoć wchodził mężczyzna z potężnym zezem, pozbawiony zębów, nastolatek z amputowanymi kończynami, który przemieszczał się czołgając, oraz kilka kobiet. Oczywiście wszyscy ze sobą współżyli, będąc jednocześnie rodzeństwem. I mówię to w czasie przeszłym, bo jak się już możecie domyślić, te bzdurne przypuszczenia dalekie były od rzeczywistości. A wiemy to dzięki mężczyźnie, który postanowił zapukać do domu Whittakersów z włączoną kamerą. Twórca kanału Soft White Underbelly, niejaki Mark Lighta, przedstawia historię ludzi, którzy są pokiereszowani przez narkotyki, alkohol, przemoc seksualną oraz wiele innych mało przyjemnych rzeczy. Swoją drogą nazwa tego projektu odwoływać się ma do naszego psychicznego nieprzystosowania wobec patrzenia na rzeczy marginalne, mało estetyczne, wręcz spaczone. Filmy Marka są ciosem w nasze, jak mówił Churchill, miękkie podbrzusze, który wyrywa nas ze strefy komfortu, z czystych ubrań i poukładanych żyć, by przedstawić realność jednostek egzystujących w świecie o odwróconych wartościach. Mężczyzna jest fotografem. Swoją przygodę z tą gałęzią sztuki zaczął w wieku 14 lat, ale zamiast rozwijać swoją pasję, wybrał pracę w agencjach reklamowych, ponieważ za tym szły duże i przede wszystkim pewne pieniądze. Po spędzeniu wielu lat na poświęcaniu się pracy, popadł w marazm. Zdając sobie sprawę z tego, że całe jego dziedzictwo opiera się tylko na posiadaniu sporego majątku. Nie czuł się z tym komfortowo i powziął decyzję o rozpoczęciu projektu, który podniósłby świadomość ludzi. Według Marka, jeśli będziemy odwracać wzrok od problemu, może on urosnąć do tego stopnia, że opanowanie skutków, jakie przyniesie, będzie niemożliwe. Dlatego postanowił uświadamiać kolejne pokolenia, by nie popełniały błędów swoich przodków. W trakcie tworzenia książki pod tytułem Created Equal, gdzie umieścił portrety ludzi, jakich napotkał w czasie podróży przez Stany, zatrzymał się w Virginii. O niezwykłej rodzinie dowiedział się przypadkiem od miejscowego policjanta. Wraz z funkcjonariuszem pojechał odwiedzić ludzi, którzy, jak się okazało, egzystowali w potwornych warunkach. Co ciekawe, policjant przed wyjazdem powiedział Markowi, żeby zabrał ze sobą kamerę. Ten jednak, jako że już zgromadził potrzebny materiał, zignorował sugestie. W 2004 roku po raz pierwszy odwiedził Whittakersów i to, co tam zobaczył, zmotywowało go do powrotu w to samo miejsce, tym razem z włączoną kamerą. Jednak zanim szersza publiczność poznała rodzinę, musiało minąć kilka lat. Mark pierwsze spotkanie z mieszkańcami małego domku wspomina tak. Zobaczyłem kilku ludzi stojących przy drodze. Ich oczy wyrażały zdezorientowanie. Mieli rozbieżnego zeza. Szczekali na nas. Jeden z nich popatrzył mi w oczy i zaczął krzyczeć, po czym odwrócił się i zaczął uciekać, kopiąc po drodze kosz na śmieci. Z pomocą policjanta był w stanie zobaczyć, jak żyją, a nawet porozmawiać z niektórymi członkami rodziny. Wizyta ta zbiegła się też w czasie z pogrzebem ciotki Whittakersów, więc przez żałobę nie zgodzili się na żadne interakcje. Mark pomyślał jednak, że mógłby zaproponować im wykonanie zdjęć polaroidem, by umieścili je w trumnie zmarłego krewnego, a ten pomysł bardzo im się spodobał. Mark po 2 tygodniach wrócił do Odd z zamiarem zrobienia zdjęć. Tym razem też nie obyło się bez przeszkód, bo spotkanie zostało przerwane przez wściekłego sąsiada, który groził użyciem shotguna. Po wytłumaczeniu powodów swojej obecności, sąsiad uspokoił się i pozwolił na swobodne dokończenie sesji. Od tamtej pory przy każdej okazji Lighta odwiedza rodzinę, by po prostu się z nimi przywitać. W trakcie jednego z takich spotkań w lipcu 2020 roku nakręcił telefonem pierwszy film. Timmy, you hiding? Już w pierwszych minutach widzimy, w jakich warunkach egzystują i ten widok może być dla niektórych szokiem. Brak elektrycznych urządzeń, które wydają się nam podstawowe i niezbędne do życia. Wszechobecny nieporządek, wręcz brud nawarstwiany przez lata. Wiele niepotrzebnych śmieci wala się pod nogami. Wtedy też poznajemy bohaterów tej produkcji. Betty jako jedyna jest w stanie komunikować się werbalnie. Nie wiemy dokładnie, ile ma lat, ale prawdopodobnie jest najstarsza i to właśnie ona opiekuje się pozostałymi.
Lorraine jest przez większość czasu wyłączona, nie mówi i wydaje się, że kontakt z nią jest zerowy, chociaż jak się okaże później, jej bierność spowodowana jest bardziej nieśmiałością. Timmy to syn Lorraine. Cierpi na tą samą przypadłość, co jego matka. Nie wiemy, kto jest ojcem chłopaka. W chwili kręcenia filmu miał 21 lat. Oczywiście każdy z członków rodziny ma inny charakter i inaczej reaguje. Timmy na przykład wykonuje dość nagłe, czasami agresywne ruchy. Jednak jest to tylko spowodowane jego wzmożoną aktywnością. Ray, czyli absolutny ulubieniec widowni, jest mężczyzną z dość zaawansowanym upośledzeniem. Lubi filmy o kowbojach, ma około 67 lat, nie mówi, komunikuje się gestami i pochrząkiwaniem. Rozumie jednak bardzo dużo. Lorraine, Ray i Timmy mają prawdopodobnie tą samą niepełnosprawność, ale w różnych stopniach nasilenia. Rodzina Whittakers składa się z wielu osób, o których nie mamy nawet pojęcia, ponieważ ich drzewo genealogiczne nigdzie nie zostało udokumentowane, a członkowie rodziny, którzy dość sprawnie się komunikują, zdają się nie wyrażać ochoty do snucia opowieści. Betty, zapytana, co może powiedzieć o swoich bliskich, po prostu przyznała, że niezbyt wiele. Kiedy Mark skonfrontował ją z teorią, jakoby jej rodzice byli rodzeństwem lub bliskimi kuzynami, kobieta zaprzeczyła, że wie cokolwiek na ten temat. Cała trójka mieszka w tym domu od urodzenia, z wyjątkiem Betty, która wczesne lata życia spędziła w przyczepie stojącej po drugiej stronie ulicy. Kiedy przyczepa ta zaczęła się rozpadać, Betty musiała się przeprowadzić. Podczas pierwszej wizyty Marka, tej której nie nagrał, było o kilka osób więcej. Niektórzy ze względu na wyższy stopień funkcjonowania założyli rodziny i wyprowadzili się. Inni zaś zakończyli życie, o czym dodatkowo przekonuje nas Ray. Zapytany o Frediego, swojego brata, prowadzi nas na drugą stronę ulicy, gdzie wskazuje na przekopaną ziemię w kształcie prostokąta. Mark zadaje mu pytanie, czy to jest właśnie grób Frediego. Wtedy Ray staje dumnie z uśmiechem i przytakuje. Freddy odszedł w 2016 roku w wyniku ataku serca. Rodzina prawdopodobnie nie miała pieniędzy na wyprawienie pogrzebu. Barbara, Kelly, Kevin i Michael to kolejni członkowie rodziny, którzy odeszli. Jason, czyli prawdopodobnie brat Timiego i syn Lorraine, przebywał w tamtej chwili w więzieniu. Ponoć potomstwo państwa Whittakers liczyło 16 pociech. Matka miała poronić jednak kilka ciąż. Betty nie była w stanie przypomnieć sobie, kiedy jej rodzice zmarli. Ojciec John był górnikiem, a matka, Gracie, zajmowała się domem do czasu, aż nie zachorowała na raka. Wtedy Betty musiała przejąć część jej obowiązków. Edukację więc zakończyła bardzo szybko. Timmy jako jedyny ukończył szkołę średnią, a Ray i Lorraine nigdy nie trafili do żadnej placówki edukacyjnej. Betty o swojej młodości wspomina z pewnym rozżaleniem, ponieważ mówi, że kiedyś miała chłopaka, ale obiecała swojej matce, że nigdy nie założy rodziny, ponieważ ktoś musi przejąć opiekę nad niepełnosprawnym rodzeństwem. Mark zapytał o przyjaciół, ponieważ zauważył, że dom stoi w miejscu odizolowanym od cywilizacji. Betty odpowiedziała, że kiedyś ich mieli, ale z czasem wszyscy dorośli zawarli małżeństwa i zajęli się swoimi sprawami. Teraz nikt do nich nie zagląda oprócz najbliższej rodziny, które dostarcza im jedzenie. Betty, jak sama mówi, kiedyś często gotowała, ale przez pożar w kuchni stało się to już niemożliwe. Ich codzienność wygląda dość monotonnie, ponieważ po śniadaniu zmywają naczynia, trochę sprzątają, a później czas spędzają siedząc na werandzie. Ich sytuacja finansowa jest w złym stanie, gdyż jedyne źródło dochodu to niskie świadczenia socjalne. Hrabstwo pomaga im na tyle, na ile może, a sąsiedzi starają się chronić ich przed obcymi i są gotowi strzelać do intruzów. Z tego też powodu Mark w filmach zawarł prośbę, by nie szukać Whittakersów na własną rękę. Mimo olbrzymiego bałaganu, to co mnie poruszyło w tej historii, te szczegóły, które wydały mi się niezwykle zadbane. Na przykład 4 psy mieszkające wraz z rodziną. Żaden z nich nie był wychudzony, żaden nie cierpiał, a wręcz widać na filmach ich przywiązanie, kiedy trzymają kamerzystę na dystans od swoich właścicieli. Ogródek również jest w miarę schludny. Drugi film został nakręcony rok później. Od czasu poprzedniej wizyty zbiórka pieniędzy na GoFundMe osiągnęła aż 30 tysięcy dolarów, a rodzina dostawała pieniądze w ratach. Przeznaczyli je na naprawę dachu, wstawienie paru nowych okien oraz leczenie. Dowiadujemy się, że tym razem Lorraine miała atak serca i ledwo uszła z życiem. Timmy zaś kilka dni przed wizytą Marka również miał atak. Zapytani o zdrowie, Timmy oraz Lorraine włączyli się do rozmowy, usiłując oddać gestami, jak czuli się podczas tego incydentu.
Chcąc dowiedzieć się więcej na temat historii tych niezwykłych ludzi, Mark szukał informacji odnośnie stopnia pokrewieństwa Johna i Gracie i okazało się, że nie byli rodzeństwem, a kuzynami pierwszego stopnia. Ostatnia produkcja pochodzi z listopada 2021 i jest relacją z podróży do sklepu. Walmart, czyli taki nasz Carrefour, gdzie jest dosłownie wszystko, od jedzenia przez sprzęt AGD, aż po ubrania, miał być dla Whittakersów nowością. Mogli kupić cokolwiek chcą, każdy z nich miał swój wózek i każdy był podekscytowany. A najbardziej przeżywał to oczywiście Ray. Co ciekawe, była to pierwsza podróż tym jego samochodem i pierwszy wyjazd poza granicę od wszystkich razem. Każdy ma inną wrażliwość, więc powiem za siebie, że się trochę wzruszyłam, kiedy po wyjściu z auta Ray złapał Marka za rękę, by mogli razem iść, ponieważ Ray ma problemy z kolanami. Możliwe też, że czuł się nieco zagubiony w nowym, kompletnie obcym miejscu, ale szybko się przełamał, kiedy dostał wózek i wchodził chętnie w interakcje z innymi ludźmi. Pokazywał nawet obolałe miejsce pracownikowi sklepu, żeby podzielić się swoją niedolą. Nieco bulwersującym może być fakt, że pierwsze co wzięli to chipsy, ale podkreślam, to był ich pierwszy wyjazd, gdzie mieli ogromny wybór produktów bez ograniczonego budżetu. Ray upatrzył sobie pasek do spodni i ten zakup przyniósł mu mnóstwo radości, chociaż trochę się zapomniał i zamiast do wózka od razu spakował go do kieszeni. Lorraine zainteresowała się bielizną, a Timmy wybrał piżamę przypominającą leniwca. Oprócz ubrań nabyli również pożywienie różnego rodzaju dla siebie oraz dla psów, kolorowanki, ręczniki, koce, no i wymarzoną mikrofalówkę. Tam też spotkali Kenneta, czyli jednego z braci Raya, Lorraine i Betty. Dowiadujemy się, że mężczyzna miał swoją rodzinę, że jest po rozwodzie i mieszka niedaleko. Później mamy okazję poznać również sąsiada. Ray korzysta z okazji i skarży się na obolałe kolana, po czym przytula mężczyznę. 3 tygodnie od wizyty w sklepie Mark ponownie przyjeżdża do Od. Tym razem zostajemy rodzinę w otoczeniu krewnych. Larry, który był obecny podczas pierwszej wizyty, ale wtedy nie życzył sobie bycia nagrywanym, teraz wraz z córką pokazują twarz. To właśnie on głównie pomaga Betty utrzymać dom. Jego córka również ma na imię Betty, więc mówię wam o tym w razie gdybyście się czuli nieco skonsternowani podczas analizowania drzewa genealogicznego, które zrobiłam na podstawie dostępnych informacji. Niestety przez ten czas stan kolan Raya się pogorszył i w pewnej chwili idzie się położyć, gdyż ból nie daje mu spokoju. Zdaje się też nie mieć po prostu ochoty na występy przed kamerą. Mark informuje, że zbiórka pieniędzy przeznaczona na pomoc rodzinie ciągle trwa i jeśli będzie taka możliwość, postarają się przeznaczyć kwotę na remont domu lub zakup budynku od sąsiada, gdyż jest on o wiele większy i każdy miałby wtedy swoje miejsce. Muszę też wspomnieć o tym, jak wyglądają realia w Od, ponieważ zachodnia Virginia to naprawdę stan, o którym zapomniano. Przejeżdżając przez niektóre wsie, możemy poczuć się jak w latach 50. XX wieku. To miejsce może być dla nas niezrozumiałe, ale z tego, co udało mi się wyczytać z komentarzy osób rzekomo tam przebywających, życie w przyczepach, rozpadających się domkach czy szałasach na kompletnym odludziu nie jest niczym nadzwyczajnym. Swego czasu rodziny tam były naprawdę liczne, a ze względu na fakt, że pracy w lokalnych kopalniach i fabrykach nie brakowało, mało kto zmieniał miejsce zamieszkania. Z czasem niestety, kiedy technologia ruszyła do przodu, firmy albo bankrutowały, albo zmieniały branżę, albo przenosiły pracę na maszyny. To skutkowało bezrobociem i ucięciem dostaw niektórych zasobów. Ludzie zostali pozostawieni sami sobie w odizolowanych obszarach bez niczego. Możemy się poczuć nieco niekomfortowo, kiedy uświadomimy sobie, że są ludzie, którzy w XXI wieku nadal żyją tak jak ich przodkowie. I wbrew pozorom naprawdę jest wielu ludzi spłodzonych w wyniku kazirodztwa, gdyż społeczność tam z czasem stała się wręcz hermetyczna. Mimo tego rodzina Whittakers przykuwała najwięcej uwagi, ponieważ są dość ekstremalnym przypadkiem. Chów wsobny jest przynajmniej częściowo odpowiedzialny za ich psychiczne i fizyczne niepełnosprawności. Seria filmów ukazująca codzienność Whittakersów zdobyła ogromną popularność, przez co Mark dostał sporo komentarzy, których nie możemy zaliczyć jednak do tych pozytywnych. Zarzucano mu chęć zarobienia na, jak to określali niektórzy, niedorozwojach. Społeczność często podkreślała, że Mark nie okazuje wystarczającej empatii wobec rodziny i wyzyskuje ich, ponieważ to przynosi mu wyświetlenia. I musimy się tu teraz zastanowić, co jest ważniejsze. Czy ukazanie prawdy, rozgonienie bzdur
żadnych pogłosek i uświadomienie społeczeństwa, czy pozostawienie tematu lub sztuczna uprzejmość. Lajta wytłumaczył w wywiadzie, że nie jest zainteresowany zarabianiem na kanale, a w rzeczywistości wszystko, co nas otacza, eksploatuje nasze potrzeby. Idąc tym tokiem rozumowania, hotele żerują na potrzebie snu, a markety na uczuciu głodu. Jego kanał nie jest poświęcony tematyce pomagania. Przede wszystkim ma ukazywać rzeczywistość, jaka nas otacza, ponieważ Lajta nie jest wolontariuszem, a fotografem. Udział rodziny Whittaker w filmie był dobrowolny, a ich reakcja na obecność Marka jest pozytywna, co zresztą sami możemy zobaczyć. Nie mam więc powodów do hejtowania, ale rozumiem, że niektóre sceny, takie jak zjadanie kóz z nosa, lizanie palców czy sikanie, może wzbudzać wątpliwości. Niestety, moi kochani, na tym właśnie polega reportaż. Czyli na przedstawieniu rzeczywistości takiej, jaka jest ona naprawdę, i wycinanie nieprzyjemnych momentów, tych, które burzą naszą estetykę, byłoby w tym przypadku bezsensowne. Może też wydawać się to bulwersujące i naiwne ze strony Marka, że zadaje pytania Rejowi, który, jak już wiecie, nie potrafi mówić. Popatrzmy jednak na to z innej strony. Dość trudno zaangażować grupę niewerbalnych osób w rozmowę. I tak wyszło to dość dobrze, gdyż Mark poświęcił im chwilę na uzewnętrznienie emocji. Zauważmy, że Rej na każde pytanie reaguje i chociaż jest niemożliwym dla niego werbalne przekazanie informacji, mocno angażuje się w rozmowę, cieszy się z każdej minuty interakcji, ponieważ po prostu chce być wysłuchany. Mimo że są zamknięci w świecie własnego umysłu, bez szans na wydostanie się z tej pułapki, takie nawiązywanie relacji to dla nich wbrew pozorom bardzo dużo. Zwykłe rzeczy, dla nas błahe, wywołują uśmiech na ich twarzach. Kiedy podziękowano Timowi za pomoc przy pakowaniu zakupów, ten prawie że pękał z dumy. Płacenie na autostradzie nie miało na celu ośmieszenia Reja, wskazania, że czegoś nie umie, nie rozumie, co się do niego mówi. To właśnie była część angażowania w normalność. Tą normalność, która dla nich jest abstrakcją. Nie potrzebują współczucia, potrzebują interakcji i zrozumienia społeczeństwa, ponieważ nie znaleźli się w tej sytuacji z własnej woli. Mark, mimo że, jak już mówiłam, finansowo wspiera rodzinę, to jest przeciwny przelewaniu zbyt dużych kwot na ich rzecz, gdyż pieniądze w tym przypadku nie rozwiążą problemu. Najlepszym prezentem, jaki społeczeństwo może dać osobom podobnym do Whittakersów, jest przede wszystkim traktowanie jak równych sobie. Zabrzmi to brutalnie, ale niestety, kiedy patrzymy na jednostki odbiegające od standardów właśnie tej mitycznej normalności, mamy tendencję do odwracania wzroku lub, przeciwnie, do bezpardonowego gapienia się, jakby byli z innej planety. I to jest właśnie coś, czego brakuje nam, jako cywilizacji, czyli traktowania ludzi z niepełnosprawnościami jak ludzi. Nie jak posiadacza defektu, ale jak pełnoprawną istotę. Wspomnę jeszcze na szybko o seksualności, ponieważ jest to wątek bez wątpienia ciekawy i zastanawiający w kontekście dzisiejszego tematu. Z tego, co wyczytałam, bardzo możliwym jest, że obecnie popęd płciowy Whittakersów zahamowany jest przez zaawansowany wiek oraz dość poważne upośledzenie. Zastanawiała mnie Lorraine, ponieważ przecież zaszła w ciążę i urodziła swoje dzieci, ale z czasem uświadomiłam sobie, że tu mamy trochę inną sytuację, ponieważ kobieta do czasu funkcjonowała dość dobrze. Niestety jednak z czasem jej stan zaczął się pogarszać i możliwe, że teraz towarzyszy jej na przykład demencja. Nie wiemy również, czy ta historia na pewno nie obfituje w większe tragedie, takie jak gwałt, więc to pytanie musi pozostać bez jednoznacznej odpowiedzi. I to byłoby na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wynieśliście z tego materiału jakąś myśl, nad którą będziecie mogli się zastanowić. Nie chcę, żeby ten film został potraktowany jako creepy ciekawostka, ponieważ przedstawia on prawdziwych ludzi. To rzeczywiście ma miejsce w czasach globalnej wioski, wszechobecnej modernizacji i rozwoju. Ta smutna polaryzacja społeczeństwa, czy to na polu politycznym, kulturowym czy finansowym, często wpędza nas w zapomnienie, że w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy tylko chodzącym mięsem. Wszyscy przecież byliśmy równi, dopóki środowisko, okoliczności, los nie zmieniło nas w to, czym jesteśmy obecnie. I przytaczając mój ulubiony cytat: mam ochotę dać ci rubla i powiedzieć, jak dowiesz się, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę. Jeśli materiał uważacie za wartościowy, możecie zostawić subskrypcję. Wtedy nie przegapicie kolejnych odcinków. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na grupę facebookową Rycerze Niedoli, gdzie znajdziecie link do naszego Discorda.
A w następnym odcinku prawdopodobnie zawitamy na wykop, gdzie rozegrała się historia rodem z Paranormal Activity. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już niedługo. Bajo!